Cześć. Od filmu, którego gatunek określany jest jako fantazy, komedia i akcja, rzadko można spodziewać się dużej głębi, ale są wyjątki. Film ten stara się udawać lekką, orientalną baśń z absurdalnym humorem, jednak za maską kryje się jedynie poważne pytania i problemy. Akcja filmu rozpoczyna się w malowniczej azjatyckiej wiosce na wybrzeżu. Wokół niego leżą skały porośnięte zielenią, a woda ma szmaragdowy odcień. Dziewczyna Szenk siedzi na molo i czyta wiersz o stworzeniach morskich. Za jej plecami ojciec zbiera się z nastią i jednocześnie poprawia córkę, lekko się z niej naśmiewając. Mówi, że demony żyją w wodzie, ale dziecko nie wierzy. Tata zaprasza dziewczynę, aby spojrzała w wodę. Podczas gdy ona się przygląda, ojciec ostrożnie nurkuje, opływa molo i nagle wyskakuje z wody, zakładając sieć rybacką. Córka przestraszy się i zacznie płakać. A nieszczęsny tata próbuje ją uspokoić i bierze go na ręce. Z wody wystają tylko nogi, a dziewczyna zaczyna się śmiać. Po kilku chwilach staje się jasne, że żart się przeciągnął i z jakiegoś powodu ojciec nie może się odwrócić. W końcu woda zmienia kolor na ciemnofioletowy, a człowiek znika na zawsze w odchłani. Szank, co tu robisz? Gdzie jest tata? Na pomoc przestraszonym mieszkańcom przychodzi miejscowy wiedźmin, demoniczny wojownik z drewnianym mieczem. Wypowiadając tajemnicze zaklęcia, wrzuca do wody bombę, a na powierzchnię wypływa brzuchem do góry ogromna płaszczka. Wieśniacy wyciągają go z wody, wręczając wojownikowi pieniądze, soloną rybę i słowa wdzęczności. Ale wojownik nieuczciwy odrzuca ofiary. Jednak nie od wszystkich. Bierze pieniądze i nazywa rybę zbyt wielkim prezentem, ukazując skromność i samą szlachetność. Mówi, że dusyzem i chęć pomocy światu każą mu być tak hojnym. Nie mogę przyjmować tak drogich prezentów. Następnie mówi, że los demona jest teraz w rękach mieszkańców wioski. Krzyczą głośno, że demon musi się zemścić i go zabić. Ale nagle z tłumu wyłania się młody człowiek i słusznie zauważa, że to nie jest demon, ale zwykła płaszczka. Stworzenie o spokojnym usposobieniu, choć bardzo duże, rzadko atakuje ludzi. Facet przedstawia się jako biedny mnich buddyjski i wojownik demonów imieniem Chen Sanzan. Chen uważa, że płaszczka nie ma z tym nic wspólnego i że prawdziwe zło wciąż krąży po połaciach przybrzeżnych wód. Żona zmarłego rybaka nie słucha argumentów Mnicha i zaczyna go bić. Dołącza do niej reszta mieszkańców. Chen zostaje ostatecznie związany i uniesiony w powietrze, krzycząc, że woda nadal nie jest bezpieczna. Nikt go jednak nie słucha, a człowiek, który zabił płaszczkę, wpycha jednego z mieszkańców do wody, aby pokazać, że nikogo w niej nie ma. Wychodzi i z radością melduje, że niebezpieczeństwo minęło. Tłum w Yulukai spieszy się, aby popływać. Związany Sanzan obserwuje, co się dzieje. Pomimo radości ludzie nie zauważają jego krzyku, Chen próbuje ostrzec pływaków, że zbliża się do nich coś złowrogiego. Hej! Kiedy pojawia się potwór i natychmiast zabiera dziewczynę na dno morskie, Mieszkańcy początkowo nic nie rozumieją, ale potem wpadają w panikę i szybko wiosłują na brzeg. Chen próbuje się uwolnić. Od razu pojawiają się pytania do człowieka, który zabił płaszczkę, ten jednak zapewnia, że prawdziwego demona już zniszczył. Jeden z mieszkańców wioski mówi, że na brzegu jest bezpiecznie i od razu zostaje wciągnięty do wody przez ogromną mackę potwora. Zejdź na brzeg, tam jest bezpiecznie. Widząc to, ludzie rzucają się na wolność. Biegnie z nimi ten sam, niedbały wojownik demonów płaszczek. Przerażeni mieszkańcy krzyczą, że ich oszukał i żądają zwrotu pieniędzy. Odpowiada, że zabił jednego demona, a ten jest już kolejnym. Tymczasem ogromna, złowieszcza Maćka ciągnie na dno kolejnego mieszkańca. Chen woła, że musi pozostać nieruchomy i przestać się ruszać. Albo jeszcze lepiej, po prostu udawaj martwego. Ludzie w końcu go słuchają i próbują się ukryć. Ale dziewczyna Shen nie rozumie, co się dzieje. Biegnie do matki i zaczyna płakać. Mama próbuje ją powstrzymać, ale potwór chwyta dziecko. Pani Jen spieszy z pomocą, ale nie może odzyskać córki. Potwór chwyta ją albo za plecy, albo za włosy. Najpierw ludzie próbują obciąć włosy, ale ogromna ryba nie daje za wygraną, więc obcinają maki. Przynosi sukces, a dziewczyna znika w ustach bez dna. Matka chwyta broń i wskakuje do wody. Wzywa potwora do walki, błagając go, aby zwrócił mu córkę. Ryba wynurza się z wody, odsłaniając swoje brzydkie, śliskie ciało z małymi nogami, nie słucha próśb kobiety i też ją zjada. Płynąc z boku na bok, potwór za pomocą ogona niszczy jedną z platform, na których tłoczą się ludzie. Ogromny kawałek drewna spada, tworząc coś w rodzaju huśtawki na łuskach, po której toczy się kołyska. Łowca płaszczek nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. Przebiegły wojownik demonów dba tylko o własną skórę. Chen przeżuwa linę, podskakuje i próbuje chwycić kołyskę, ale potwór ogonem przechyla huśtawkę w jej kierunku. Sanzan próbuje wezwać na pomoc zbuntowanego zabójcę płaszczki, ale postanawia wykonać ruch. Tymczasem dziecko w kołysce wpada do wody, a ryba już wokół niego pływa. Zaimprowizowana huśtawka zaczyna się obracać pod wpływem ciosu potwora. Chen, trzymając się przebiegłego wojownika, wyciąga ręce do wody i przy następnym zakręcie ratuje kołyskę prosto z ust demona. Podskakuje, aby rzucić dziecko w bezpieczne miejsce i jakimś cudem wydostaje się z wody. Rybina nie poddaje się i próbuje chwycić dziecko w skoku, ale miejscowi odpychają ją na bok uderzeniem płaszczki. Jeden z nich przecina linę nożem, a ryba w sieci staje się bronią przeciwko prawdziwemu potworowi. Czen, korzystając z chwili, wskakuje na młyn wodny, który unosi go aż do kołyski. Wyjmuje dziecko, ale pod wpływem uderzenia potężnego ogona natychmiast wślizguje się na tę bardzo zaimprowizowaną huśtawkę. Uciekając przed demonem, staje na innej części huśtawki. Ryba wyskakuje na koniec platformy. A Chen i dziecko na rękach zostają przeniesieni do bezpiecznej wioski na wzniesieniu. Dziecko zostaje uratowane, ale potwór nadal leży na drewnianej platformie. Sanjan wzywa wojownika płaszczek na pomoc, ale ten nie chce narażać się na niebezpieczeństwo. Martwi go tylko to, że drogie ubrania cine są podarte. Grozi walką, jednak po mocnym pchnięciu, wraz z bohaterem, zmuszony jest spaść na przeciwną do rybiej część huśtawki. Ciężar dwóch zabójców demonów nie wystarczy, aby wyrzucić demona na brzeg, ale mieszkańcy wioski podchwytują ten pomysł i zaczynają losowo skakać, próbując zrealizować plan zniszczenia potwora. Takie podejście nie przynosi żadnego efektu, ale potem przychodzi. Otyła miejscowa pani bohatersko wskakuje na koniec zniszczonej platformy, zamarzając w powietrzu i wysyłając potwora w długi lot. Potwór spada na platformę niczym zapaśnik płaszczka. Pozostaje tylko dziura w drewnianej podstawie. Wydawać by się mogło, że robota została wykonana, bo ryba stopniowo zamienia się w nagiego mężczyznę, prawie jak w Terminatorze. Miejscowi krzyczą, że trzeba go zabić, ale Chen zgłasza się na ochotnika, by przepędzić demona. Rozkłada instrumenty i zaczyna grać na organach. Wieśniacy czekają na magię, ale Sanzan wyjmuje starą książkę, 300 piosenek dla dzieci i zaczyna śpiewać. Mężczyzna nie chce stać się dobry i zaczyna dźgać łowce demonów. Z tłumu wylatuje młoda dziewczyna, aby pomóc Henowi. Uspokaja głowę mężczyzny kajdankami i pakuje go w specjalną magiczną torbę. Demoniczna esencja spływa do kuli znajdującej się na dnie worka. Dziewczyna otwiera je i wyjmuje zabawkową rybkę. Uśmiecha się do Ciny i pyta, czy tak jak ona jest łowcą demonów. Sanzan odpowiada twierdząco, jednak ich metody wyraźnie się różnią. Chen stara się uczynić demony dobrymi, ale Łowczyni woli użyć siły. Pokazuje bohaterowi sztuczkę z wyjętą mu z dłoni bransoletką. Dekoracja zamienia się następnie w łańcuszek, po czym ponownie łączy się w całość. Dziewczyna nie kryje kpiny i przyjmuje radość publiczności oraz nagrodę. Wojownik każe się z nią skontaktować, jeśli demony nagle pojawią się ponownie. Wychodzi zdenerwowany, widząc swojego nauczyciela podobnego do Buddy. Mówi swojemu mentorowi, że poniósł porażkę. Odpowiada, że już wie. Uczeń natknął się na wodnego demona. Okazuje się, że potwór ma smutną historię. Będąc człowiekiem, uratował dziecko z wody, ale wieśniacy wzięli go za porywacza i zabili. To obudziło w nim zło. Chen zauważa, że jego wiara w rymowanki słabnie i chce po prostu eksterminować demony. Nauczyciel zauważa, że zabijanie to zła opcja. Usuwa jadowitego węża z drzewa, odłamuje jego ochronne kły i wypuszcza go. W ten sposób pokazuje, że musimy usuwać złe rzeczy z serc ludzi i pozwolić im odejść, a wtedy się zmienią. Musimy usunąć całe zło i pozostawić jedynie dobroć. Sanzan jest zdruzgotany, że nie udało mu się uratować matki i córki. Wybucha płaczem, obwinia się za śmierć i mówi, że jest bezużyteczny i zły uczeń. Mentor przytula go i odpowiada, że Henowi po prostu brakuje jakiegoś drobiazgu, więc jeszcze nie może sobie z tym poradzić. Obiecuje jednak, że wraz z doświadczeniem jego podopieczny pozna nieograniczoną moc dziecięcych piosenek. Tymczasem nieznana para kochanków przychodzi do pewnego budynku, który wydaje się pusty. Dziewczyna podziwia wygląd swojego kochanka i cieszy się, że w końcu są sami, ale on ciągle prosi ją, żeby przestała. Mężczyzna spotyka parę i mówi, że dziewczyna i mężczyzna trafili do rodzinnego hotelu Kiboł. Natychmiast otwiera oczom gości ogromny kocioł, w którym języki płomieni pieszczą rumiane zwłoki świń. Osoba witająca obiecuje, że wkrótce przyjdzie wiele osób i sądzą parę przy stole. Podziwiają smak potraw i otaczające je wnętrza, zwłaszcza świeczniki z dziewięcioma świecami. Dziewczyna nadal podziwia wygląd swojego wybranego, a on nadal jest złośliwy i lamentuje, aby przestała to robić, nazywając ją powierzchowną. Spotykający ich służący pyta o smak potrawy i przedstawia parę właścicielowi lokalu, władcy mięsa, kihongowi. Siedzi pomiędzy nożami i siekierami, a jego skóra dosłownie lśni pięknem. Młody człowiek ma piękny wygląd. Po cichu podchodzi do dziewczyny, wykonując swój dziwny taniec. Z fascynacją pyta, jak Kihongo udało się ugotować coś tak pysznego, ale on milczy. Kochankowie dziewcząt są zazdrośni, twierdzą, że niegrzecznie jest nie odpowiadać na pytania i próbować ją zabrać. Ona jednak nie chce wyjść i zaprasza właściciela do stołu, próbując nakłonić go do rozmowy. Pan Mit odmawia, ale w końcu otwiera usta. Demoniczny uśmiech jego brzydkich zębów przeraża gości i próbują uciec. Nagle świecznik zamienia się w grabie o ostrych jak brzytwa ostrzach, a wiszące nad ogniem świnie odwracają się i ukazują swoje straszne wnętrzności. Okazuje się, że są wypełnione ludźmi. Kihong zabija parę swoją potężną bronią z dziewięcioma ostrymi ostrzami. Później Chen wchodzi w to samo miejsce, które teraz przedstawia mu jako hotel rodzinny Gao. A to już robi dziewczyna. Wydaje się, że jest pełen ludzi szybko jedzących i pijących, ale Sanzan widzi martwe ciała. Działają tu demoniczne stworzenia, stwarzając jedynie pozory życia. Kiedy pokazano mu patelnię, od razu zauważył okropne nadzienie. Żąda, aby demon się pokazał. Dziewczyna, która go poznała, początkowo wszystkiemu zaprzecza, a Chen próbuje ją uderzyć. Zatrzymuje jego rękę i wyjmuje kastety. San San nadal ją bije, a twarz dziewczyny łamie się jak gumowa zabawka i z tym samym dźwiękiem. Uderza ponownie. Na twarzy pojawia się kolejne wgniecenie, a kastety zastępują ostre, metalowe pazury. Więc co opowiesz? Co opowiesz na to? Znajomy już wojownik z demonami wylatuje na pomoc bohaterowi. Najpierw bije i zamienia demonicę w pył, a następnie systematycznie niszczy wszystkich pozostałych mieszkańców hotelu. Marszczą się także niczym gumowe zabawki, wydając charakterystyczny dźwięk. I rozsypać się w pył. W bitwie wojownicy używają ostrych bransolet, które latają w różnych kierunkach i niszczą popleczników pana mięsa. Dosłownie odrywa temu ostatniemu ręce i nogi. Kiedy wszyscy skończą, a bransoletki zostaną złożone i znajdą się na jej dłoni, pojawia się Kai Hong. Dochodzi do walki, podczas której demon chwyta swój ostry grabie, ale zostaje uderzony w twarz latającymi bransoletkami. Pod jego piękną ludzką skórą pojawia się świński pysk, który jednak nie wygląda na pokonanego. Kichong rzuca się na wojowniczą dziewczynę i rani ją ostrzami w klatkę piersiową, ona jednak chwyta go i ciosami ostatecznie zamienia taką świnię w człowieka. Bransoletka ściska szyję potwora. Trzymając demona za ręce, dziewczyna prosi Sanzana, aby wyssał mu duszę, która według legendy żyje na jego szyi. Czę długo nie może się zdecydować, ale mimo to to robi. Wypełnia ją demoniczna esencja. Lecz wojowniczka poprzez jej pocałunek wysysa ciemną substancję i wypływa ją do specjalnego worka z kulką. Torba nie może pomdrugeścić demona, a on wybucha, zamieniając się w wielkiego, wściekłego dzika. Bestia niszczy hotel i ucieka, a bohaterowie, również uciekli z jej legowiska, otrzymują długo oczekiwane wytchnienie. Wojownik prosi Sanzana, aby ucisnął ranę na jego klatce piersiowej, na co ten jest bardzo zawstydzony. Mówi, że taki demon zostanie sowicie zapłacony. Ale Chen odpowiada, że nie dlatego walczy ze złem i nie boi się śmierci. Opowiada mu o swojej broni, którą odziedziczyła niekończącym się latającym pierścieniu. Wygląda na to, że ma na imię Duen. Sanzan jej dziękuje, ale Duen zamyka oczy i prosi o pocałunek. Nich zawstydził się i uciekł do nauczyciela. Sanzan, jak poszło? Mentor śmieje się ze swojego ucznia, jakby dokładnie wiedział, co mu się przydarzyło. Chen odpowiada, że miłość, którą czuł do Duane, to tylko mała miłość i szuka dużej. Na nic innego nie zgodzi się, więc flirt jest dla niego niemożliwy. Nauczyciel uśmiecha się, zjadając utko gęsi i uczy jak określić, czego naprawdę chce. Ale nagle zostają przepędzeni przez sprzedawczynię, której mentor ukradł nogę. Pechowa para ucieka do ściany, na której przedstawiony jest Demon Dzik. Chen jest zaskoczony, że nauczyciel wiedział wszystko wcześniej. Opowiada mu legendę o brzydkim, ale życzliwym młodzieńcu, który został zamordowany grabiami przez swoją żonę i jej przystojnego kochanka. Zrobili to za pomocą grabi z dziewięcioma ostrymi ostrzami, które stały się bronią demona, w którego zamienił się facet. Przysiągł zabić wszystkie kobiety w pobliżu przystojnych mężczyzn. Nauczyciel wysyła Henoka do małpiego króla, który, według legendy, jest uwięziony u podnóża góry Pięciu Palców, niedaleko posągu Badi. Musi nauczyć Sanzana nieznanych tajemnic walki ze złem. Mentor wyjaśnia, jak się do niego dostać, ale jednocześnie ostrzega, że król jest bardzo zły i nie powie nic. Tylko jego wiedza i książka z piosenkami dla dzieci mogą pomóc Henowi. Sanzan wyrusza w podróż, lecz w lesie zostaje schwytany przez bandytów, którzy twierdzą, że polują na demony i zabijają złoczyńców. Iduan zostaje przez nich schwytany. Na szyi jednego z bandytów znajduje się bransoletka podobna do tej, którą nosi wojownik, ale większa. Bandyci próbują dowiedzieć się, czy naukowiec poluje na demony, po drodze brutalnie zabijając zakładników. Duen próbuje udowodnić, że Sanzan jest tylko nauczycielem muzyki i pokazuje mu zbiór piosenek dla dzieci, ale gang mu nie wierzy. Żądają dowodów i zmuszają parę do intymności. Duen próbuje pomóc Henowi zdjąć koszulę. Sanzan jest tym bardzo zawstydzony i jest prawie gotowy przyjąć śmierć zamiast pocałunku. Nagle zauważa, że jej związane ręce wcale nie są aż tak związane. W tym momencie oszustwo wychodzi na jaw, a bandytami okazują się przyjaciele i krewni Duany. Przyznaje, że wszystko zaczęła, bo polubiła Sanzana. Przeprasza, ale powtarza, że szuka wielkiej miłości, a reszta go nie interesuje. Duen mówi, że widzi w Henie mężczyznę swoich marzeń i chce założyć z nim rodzinę. On jednak pozostaje nieugięty i próbuje odejść. W tym celu ukrywa się w lochach wozu, którym podróżuje gang. Przyjaciele próbują o wojowniczkę od tego, że potrzebuje Sanzan. Ale była zdecydowana zdobyć faceta, ponieważ jest czysty w swoich myślach i robi wszystko nie ze względu na pieniądze, ale ze względu na ludzi. To właśnie ją przyciągnęło. Siostra Duen uczy swoich umiejętności uwodzenia. Ale zna tylko postawę bojową. Następnie dziewczęta postanawiają rzucić na wojownika zaklęcie podporządkowania, aby w romansach powtarzała ruchy swojego mentora. Duen przychodzi do ciny do lochu, ale sprawy nie idą zgodnie z planem i ona przypadkowo go uderza. Na cinę zostaje rzucone zaklęcie, Duen ucieka zdenerwowany, a stojąca na zewnątrz siostra nie jest tego świadoma i wznawia swój taniec uwodzenia. W tym momencie do celi wchodzą strażnicy i okazuje się, że czen ich teraz uwodzi. Za co otrzymuje kilka ciosów. Nie mogę już tego znieść, ty zboczeńcu. W tym momencie włącza się system ostrzegawczy przymocowany do wózka, a do niego wybiega demon dzik. Zespół wskakuje do powozu napędzanego nadmuchem specjalnej poduszki i uderzeniami młota. Rozpoczyna się pościg. Podczas tego duen postanawia staranować wroga i wypycha ciny, aby nie został trafiony. Wózek uderza w dzika i rozpada się na kawałki. Gang się rozprasza, a Sanzan biegnie do wojownika, żeby sprawdzić, co się z nią dzieje. Zapominając o wszystkim, dziewczyna budzi się i cieszy, że Henowi zależy. Jednak dzik nadal atakuje. Wtedy na polanie pojawiają się inni łowcy demonów. Wszechmogąca stopa. Mężczyzna z małą stopą, która powiększa się, gdy musi walczyć, bestia wojownik, która w walce używa stylu tygrysa i modliszki, oraz książę ważność w towarzystwie czterech konkubin. Ten ostatni zauważa, że demony stają się bardziej okrutne, gdy księżyc jest w pełni, a na niebie jest tylko księżyc w pełni. Chen wzywa wszystkich do zjednoczenia, ale żądza zysku nie pozwala im na harmonijną pracę. Sanzan próbuje odejść, mówiąc, że dziewczyna przeszkadza mu w drodze do Badi, ale Duen chce do niego dołączyć. Wojownik demonów prosi o zwrot książki z piosenkami dla dzieci. Duen podrze go i rzuca henowi w twarz. Sanzan kontynuuje samotną podróż. W ciągu dnia znajduje starą świątynię, obok której więziony jest małpi król. Budda wskazuje Sanzanowi ścieżkę podczas medytacji. Skały tworzą sylwetkę bóstwa. Na górze znajduje się oaza z lotosami, do której udaje się wojownik. Pod jednym białym kwiatem widzi jaskinię i schodzi do niej. W środku zastaje obdartego starca, który radośnie go ściska. Przedstawia się jako król małp, ale twierdzi, że w ciągu pięciuset lat więzienia zatracił swój demoniczny wygląd i złe zamiary. Narzeka, że Budda go nie uwalnia i nie usuwa jego pieczęci. Powiedział, że jest prostą małpą, ale wymijająco mówi, że nie podzielił się czymś ze starożytnym bóstwem i dlatego zasłużył na karę. Król zauważa, że wypędził z siebie demona i przez cały okres swego uwięzienia nauczał sutr Zauważa, że teraz jest w nim tylko życzliwość. Chen mówi, że musi pokonać demona dzika. Król Małp wskazuje na pieczęć ściany jaskini i mówi, że jest to potężny artefakt, który może zabić wszelkie złe duchy. Sanzan odpowiada, że nie chce nikogo zabijać, tylko po to, żeby uczynić go dobrym i życzliwym. Chen nie może przyjąć tak drogiego prezentu i rozpoznaje w nim pieczęć, którą Budda zapieczętował jaskinie. Następnie Małpi król mówi, że obrazi się, jeśli wojownik zignoruje jego ofiarę i opowie swoją prawdziwą historię. Okazuje się, że był to jeden z dwunastu owocowych gór, brutalny zabójca. Chen wątpi w swoje słowa: mówi, że nie da się zabijać ludzi przez kilka dni z rzędu bez dosłownie mrugnięcia okiem. Król próbuje zademonstrować swoją siłę. Łamiąc jadalny bambas Sanzana. Bambas pozostaje nienaruszony, ale ręka króla nie. Były demon mówi, że chce wszystko rozbić w jaskini, ale kiedy Sanzan podaje mu śmierdzący owoc Duriana, poniża jego zapał. Jednak nadal przeklina i narzeka, że Chen mu nie dziękuje. Nagle król rzuca się najpierw na fokę, która uderza go ogniem, a następnie próbuje wyskoczyć, ale ogniste więzy wpychają go z powrotem do jaskini. Cheng mówi, że król może spełnić dobry uczynek, pomóc mu pokonać demona, wtedy Budda zobaczy, że się zreformował i uwolni go. Król zgadza się i mówi, że dzika należy zwabić tańcem pięknej dziewczyny podczas pełni księżyca. Nagle w jaskini pojawia się duen i oferuje pomoc. Chen jest niezadowolony, że wojownik go ściga, a król flirtuje z wojownikiem. Uczy duanę, jak poruszać się kobieco i pięknie, aby zwabić dzika. Kenowi to wszystko się nie podoba, ale rozumie, że nie ma innego wyjścia. Duen zakłada białą sukienkę, wspina się na górę, gdzie świeci księżyc w pełni i rozpoczyna taniec przy dźwiękach organów Chine. Śpiewa piosenkę o utraconej miłości. Nieodwzajemniona miłość napełnia moje serce smutkiem. Nie możemy zmienić naszego przeznaczenia. Dzik przyjmuje wyzwanie i biegnie do jaskini. Król zwabia go do środka i osłabia, redukując go do rozmiarów świni. Duen schwyta demona w swojej magicznej torbie. Tym razem z kuli wyłania się zabawka w kształcie świnki. Wojownik oddaje tego i poprzedniego demona Chen, mówiąc, że je spali, ale wierzy w jego pokojową metodę. Duen chce pocałunku w zamian za pomoc, ale San, San ponownie odmawia. Zmniejsza swoją bransoletkę do rozmiaru pierścionka i zakłada ją na palec Chinę, chcąc zostać jego żoną. Nie może usunąć prezentu i próbuje odciąć sobie palec. Mówi, że nie kocha duen i nie może się z nią ożenić. W ostatniej chwili zdejmuje bransoletkę, zostawiając sanzane ze sklejoną po kawałku książką dziecięcych piosenek i wychodzi. Na koniec ze łzami w oczach mówi, że słabo czyta, więc nie potrafiła wszystkiego dobrze skleić. Książka bardziej przypomina zbiór fragmentów. Chen idzie na górę i widzi twarz Duane w świetle księżyca. Jest zdenerwowany i zdezorientowany. Król wykorzystuje ten moment i prosi Ciny, aby usunął lotos, który zasłania przejście do jaskini, tak aby mogło przedostać się tam choć trochę światła księżyca w pełni. Sanzan spełnia prośbę, ale okazuje się, że lotos był tą samą pieczęcią, która powstrzymywała demona. Oaza płonie, a król uwalnia się i przybiera demoniczny wygląd. Chen klęka i chwali Buddę, składając dłonie. Rozwścieczony tym król wyrywa włosy z głowy młodzieńca, aż nic na nich nie zostaje. Sanzan nie wstaje z kolan. Nagle wśród skał pojawiają się łowcy demonów. Wszechmogąca stopa, wojownicza bestia i książę ważny. Szydzą z króla, oczekując szybkiego i łatwego zwycięstwa. Król metodycznie niszczy je jeden po drugim. Ta ostatnia wyzywa go na walkę z nagle powracającym Duanem, ale ona również przegrywa bitwę. Król śmiertelnie ją rani. Dopiero wtedy Sanżan zdaje sobie sprawę, że kochał dziewczynę przez cały ten czas i ze łzami w oczach daje jej ostatni pocałunek. Chen bierze jej bransoletkę i nosi ją jako pierścionek zaręczynowy. Król wyrzuca ciało dziewczyny w powietrze i pali je. Popiół rozsypuje się i zostaje oświetlony światłem księżyca. Król raduje się i radośnie mówi że zniszczył ukochaną kobietę demonicznego wojownika, a Budda nie może mu w tym pomóc. Chen płacze, patrząc na rękę z pierścionkiem i zauważa sklejoną na ziemi książkę Duen z piosenkami dla dzieci. Stało się sutrami badi. Chen siada, składa ręce i czyta. Król próbuje rzucać w niego kamieniami, ale wokół Sanzan jest jakby tarcza światła. Zanim skały układają się w sylwetkę badi, lecz król ją rozbija i przybiera postać ogromnego goryla. Następnie Budda kładzie na nim swoją ogromną dłoń i wciska go w ziemię. Nagle Chen i król, już w ludzkiej postaci, pojawiają się na zielonym polu, pośrodku którego stoi drzewo. Sanzan podchodzi do króla i zakłada mu na głowę bransoletkę, która przybrała idealny kształt Thierry. Król ściska Chinę i odnajduje spokój. Sanzan staje przed nauczycielem. Który pyta go, co obecnie uważa za wielką, a co za małą miłość. Odpowiada, że zrozumiał małą część dużej. Odpowiada, że miłość nie może być ani duża, ani mała, że tylko doświadczając bólu, można doświadczyć życia. Dopiero gdy nauczył się uporu, był w stanie pozwolić jej odejść. Mówi, że nasz świat to nędza, nie da się go uwolnić od trudności, ale w Indiach są pisma święte, które mogą ludziom pomóc. Nauczyciel wysyła go w drogę, a podróżnikowi towarzyszą trzy dawne demony Ryba, Dzik i Małpa, które będą chronić Sanzana przed złem, które czyha po drodze. Daje Henowi ubrania i amielity, po czym nazywa go uczniem Badi Trepitokką. Przy muzyce westernu Czterech Wędrowców wyrusza w stronę zachodzącego słońca na zachodzie. Film oparty jest na starożytnej powieści napisanej za czasów dynastii Ming. Pochodzi z około 1570 roku i jest pierwszym przykładem heroicznego gatunku epickiego fantazy historycznego. Tradycyjny chiński folklor przeplata się w nim z magicznymi opowieściami samego autora, zamieniając dzieło niemal w bajkę. To prawda, że w książce główną postacią walczącą z demonami jest król Małp, a Sanzan mówi tylko o dobroci i nieodporności na siły zła. Powieść nazywana jest zarówno instrukcją buddyjską, jak i symbolicznym odzwierciedleniem walki ludu, a także baśnią i dziełem o poszukiwaniu prawdy. Jak zawsze, szukajcie tytułu filmu w opisie filmu. Tymczasem piszcie w komentarzach, co w nim zobaczyliście i nie zapomnij zasubskrybować kanału i polubić, aby fajne historie pojawiały się jak najczęściej.